Kryzys w polskiej gospodarce jest coraz bliżej, twierdzą niektórzy z ekonomistów. Jeszcze inni idą dalej, twierdząc, że już nadszedł. Mają o tym świadczyć różne wskaźniki. Płace realne spadają, inflacja wbrew pozorom wciąż nie daje za wygraną. Produkcja zwalnia, a popyt osłabia się z miesiąca na miesiąc. Warto również zauważyć, że po podsumowaniu roku 2023 okazało się, iż napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski zmniejszył się rok do roku o 8,8%, co oznacza, że zagraniczne firmy zainwestowały nad Wisłą 2,7 miliona dolarów mniej niż w 2022 roku. To zjawisko może wynikać z rosnących napięć handlowych i geopolitycznych oraz spowolnieniu w globalnej gospodarce. Niestety nawet pomimo wciąż rosnącej pensji minimalnej, która ma ponownie wzrosnąć w 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto oraz rosnącego od lat przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, okazuje się, że zatrudnienie spada coraz szybciej. A to nie jedyne symptomy, które mogą niepokoić. Otóż według ekonomistów polski przemysł ma coraz słabsze wyniki, a problemy polskich fabryk wynikają z efektu sezonowego oraz dekoniunktury w Unii Europejskiej, zwłaszcza krajów strefy euro. Ale problem ten może mieć znacznie szerszy kontekst, dlatego dziś przeanalizujemy, co jeszcze źle wróży polskiej gospodarce w najbliższej przyszłości i co tym samym może czekać nas, Polaków. Zapraszam. Zanim jednak na dobre ruszymy w nieznane, musimy dosłownie chwileczkę poświęcić sponsorowi dzisiejszego odcinka, czyli Operze. Wyobraźcie sobie, że praca i poszukiwanie informacji może być niezwykle przyjemne. Ja nie wyobrażam sobie robić tego w inny sposób niż przy użyciu przeglądarki Opera, która umożliwiła mi m.in. stworzenie tego materiału. Jeśli tak jak ja spędzacie naprawdę wiele godzin w internecie, do tego interesuje Was świat i lubicie być na bieżąco z najnowszymi newsami, może to być dobry czas, żeby zmienić swoją przeglądarkę. Opera to nowoczesna, szybka i darmowa przeglądarka, która posiada szereg przydatnych funkcji. Tak szczerze, ja osobiście nie znam lepszej przeglądarki niż ta. Jedną z najciekawszych funkcji jest przede wszystkim ARIA, sztuczna inteligencja, która w ułamek sekundy odpowie na każde nurtujące Was pytanie. Streści rozbudowane artykuły dotyczące interesującego Was tematu oraz przedstawi aktualności z całego świata. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu i ułatwia kreatywne myślenie. Poza tym, Opera posiada wbudowaną blokadę reklam i jeśli zależy Wam na większej ochronie, darmową sieć VPN. Jeżeli tak jak ja i mój zespół dużo pracujecie na materiałach źródłowych z różnych stron internetowych i tak jak my, podczas nagrywania filmów tworzycie treści wideo lub graficzne, przyda Wam się zdecydowanie funkcja Snapshot, ułatwiająca robienie screenshotów. Dzięki temu łatwo zapisać zdjęcia czy fragmenty stron internetowych, które pokazujemy w danym odcinku. A jeśli oglądacie dużo YouTube'a, to powinna Was zainteresować funkcja Lucid Mode, która w automatyczny sposób wyostrza materiały wideo. Efekt jest naprawdę niezły, szczególnie przy starszych filmach. Jeżeli macie natomiast problem ze zbyt dużą ilością otwartych zakładek, to w Operze możecie je organizować w wyspy dzięki funkcji Tab Islands, która pozwoli Wam na organizowanie zakładek w oddzielnych grupach, przeglądanie ich według kontekstów, zwijanie, rozwijanie grupy kart lub uzyskiwać miejsce i przełączanie się między nimi jednym kliknięciem. W Operze znajdziecie również slidebar, w którym możecie korzystać ze streamingów, komunikatorów czy social mediów, bez opuszczania tej przeglądarki. Jak również możecie oglądać filmy w zmniejszonym okienku, tak jak na Waszych smartfonach. Pobierając Operę, możecie w łatwy sposób przenieść wszystkie zapisane dane i zakładki z innej przeglądarki, co ułatwi Wam cały proces. Ale co ja Wam tu będę dłużej opowiadać? Wypróbujcie sami Operę już teraz za darmo, klikając w link w opisie. A teraz czas na dzisiejszy materiał. Zapraszam. Pesymistyczny wydźwięk takich informacji ekonomicznych pogłębia fakt, że GUS odnotował spadek produkcji u prawie 85% uwzględnianych działów przemysłu, jak komentują ekonomiści banku Pekao. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w porównaniu z rokiem ubiegłym spadki odnotowano we wszystkich grupach. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych minus 8,9%, dóbr konsumpcyjnych trwałych minus 7,1%, dóbr inwestycyjnych minus 6,3%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych minus 3,6%, dóbr związanych z energią
minus 2,4%. Może właśnie dlatego, gdy w ostatnim czasie pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek ogłosił, że termin oddania do użytku portu lotniczego w Baranowie po urealnieniu inwestycyjnym zostanie przesunięty na lata 30 tego wieku, w Polsce wręcz zawrzało. Tak, będziemy budowali CPK, tylko dopasowane do potrzeb komunikacyjnych i możliwości finansowych państwa. PiS, a także politycy innych opcji popierająca ten projekt część polskiego społeczeństwa wspólnie głośno stwierdzili, że nowy rząd chce w mniej lub bardziej pokrętny sposób wygasić budowę CPK. Na co dowodem ma być zapowiedziana rozbudowa istniejących już lotnisk Okęcia i Modlina, które w opinii wielu obserwatorów mają zastąpić lub zmarginalizować zapierający dech w piersiach projekt. I choć pod naporem opinii publicznej, nagle pod koniec maja marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który dotychczas był bardzo sceptyczny wobec inwestycji w megalotnisko, ogłosił, że zmienił zdanie, dodając przy tym, że projekt powinien być zrealizowany do końca dekady, a w ślad za nim premier Donald Tusk w środę 5 czerwca ogłosił, że rząd przedstawi szczegółowy plan dotyczący budowy CPK jeszcze w czerwcu tego roku, to przyznacie, że wielu z nas wciąż mało w to wierzy, że faktycznie dojdzie do realizacji tego megaprojektu. I gdyby tylko ta rozbudzająca wyobraźnię Polaków inwestycja była jedynym naszym zmartwieniem, to pewnie wielu z nas powiedziałoby: a niech tam się dzieje, wola nieba. Tylko okazuje się, i tu absolutnie nie chcę was straszyć, bo jako rodzimy patriota i twardo stąpający po ziemi umiarkowany optymista, wciąż wierzę w sukces naszego państwa i narodu, o czym świadczą chociażby moje wcześniejsze filmy. Ale pewne przejawy z pewnością nie nastrajają przesadnym optymizmem. Przynajmniej z gospodarczego punktu widzenia. Jednym z nich, poza wciąż niepewnym losem wspomnianego CPK, jest fakt, iż port w Gdańsku od przyszłego roku straci bezpośrednie dostawy kontenerowe z Azji. Na rzecz, jak myślicie, jakich portów? Brawo! Doskonała odpowiedź. Tak, właśnie niemieckich. No i powiedzcie mi sami, jak można wierzyć w to, że nasi zachodni sąsiedzi dobrze nam życzą, skoro nie od dziś słyszymy o tym, iż nie pasuje im rozbudowa naszej infrastruktury portowej. A tu nagle, ni stąd ni zowąd, na początku 2024 roku duński konglomerat Maersk ogłosił połączenie z niemieckim Hapag-Lloyd. W ramach sojuszu ochrzczonego mianem Gemini Corporation tworzą wspólną flotę 290 statków. Nowa strategia ma skrócić okres dostaw, zwiększyć elastyczność i rzetelność dostaw, ale oznacza też cięcia w siatce połączeń i likwidację wielu bezpośrednich dostaw. W tym również i właśnie do portu polskiego. Gdańsk, który do tej pory przyjmował potężne kontenerowce Maerska płynące bezpośrednio z Azji, teraz ma się stać portem odbierającym głównie dostawy przeładowane na mniejsze jednostki w głównym porcie, podobnie jak port w Gdyni. Ładunki do polskiego portu, jakżeżby inaczej, będą trafiać właśnie z niemieckich Wilhelmshaven, Bremerhaven lub Hamburga. Wycofanie dostaw transoceanicznych z Azji przez Maersk z gdańskiego portu może być odbierane jako wizerunkowy cios. No i nic dziwnego. Ale według zapewnień zarządu duńskiej firmy, rzekomo straty finansowe mają być z tego powodu nie aż tak duże, jak mogłoby się spodziewać. No, dajcie Panie Boże. Ale ja odnoszę nieodparte wrażenie, że nasi zachodni sąsiedzi znaleźli doskonały sposób na ratowanie swoich borykających się z problemami portów. A wspomniane połączenie sił z duńskim gigantem daje im chwilową przewagę nad polskim portem w Gdańsku. Według danych z 2023 roku Hamburg i Bremerhaven odnotowały w ostatnich 5 latach spadek przeładunków o ponad 1/5, tracąc klientów zarówno tych rodzimych, jak i zagranicznych, na rzecz konkurentów z państw sąsiednich, w tym m.in. holenderskiego portu w Rotterdamie lub polskiego Gdańska i Gdyni. W analogicznym okresie polskie porty na Bałtyku w 2023 roku sukcesywnie zwiększały przeładunki średnio w rok o 10% Gdańsk, Gdynia, Świnoujście oraz Szczecin, przeładowując w sumie prawie 146 milionów ton towaru. Polska zdecydowanie chce dostępu do handlu transoceanicznego, coraz silniej rywalizując dotychczas z niemieckimi portami, a gdański wciąż ma ambicje pozostania jednym z kluczowych portów w Bałtyku. Jak będzie w rzeczywistości, najbliższe lata pokażą. Kolejnym ciosem gospodarczo-wizerunkowym zdaje się być decyzja o likwidacji wielkiego zakładu Michelin Polska
Polska SA, produkującego opony do aut ciężarowych w Olsztynie, gdzie pracuje około 430 osób. Ten segment największego zakładu produkcyjnego w regionie miał według doniesień medialnych zostać rzekomo przeniesiony do Rumunii, o czym poinformował lokalny serwis olsztyn.com.pl. Jednak jak poinformowano w zamieszczonym sprostowaniu, które opublikowano w późniejszym terminie, zarząd firmy Michelin podkreślił, że informacja o zaprzestaniu produkcji nie oznacza jednak całkowitej likwidacji fabryki. I co również może zaciekawić, a o czym wspominałem w jednym z ostatnich swoich filmów, koncern Michelin pod koniec 2023 roku, jak poinformowały niemieckie media, ogłosił także zakończenie działalności w dwóch niemieckich fabrykach, które mają zostać zlikwidowane w 2025 roku. Więc w tym przypadku i nasi zachodni sąsiedzi poczuli co to widmo utraty pracy. Mówiąc o fabrykach zlokalizowanych na terenie naszej ojczyzny, nie sposób zapomnieć o wzniosłym i nagłaśnianym projekcie Izery, w cudzysłowie polskiego samochodu elektrycznego, którego przyszłość stała się od jakiegoś czasu bardzo mglista, choć ostatnie doniesienia jednego z polskich portali ekonomicznych mogą nieco zaskakiwać, gdyż dziennikarze tego serwisu potwierdzili według informacji zawartych w artykule z 20 czerwca, że rząd ponoć nie porzuca pomysłu produkcji samochodów elektrycznych w Polsce, choć mogą go czekać duże zmiany. Otóż projekt elektromobilności będzie rzekomo kontynuowany, ale nasze obecne władze mają również nadzieję, że planowana w jego ramach inwestycja w Polsce chińskiego producenta samochodów również dojdzie do skutku, dając zatrudnienie dla 450 osób. Ale nasi politycy przy tym chcą, aby inwestycja dotycząca Izery była realizowana jako produkcja polskiego samochodu elektrycznego. Ponoć naszym włodarzom zależy na pozyskaniu inwestora, który będzie produkował w Polsce samochody w nowoczesnej technologii, ale pod polskim szyldem. Niestety i tu nie jest aż tak różowo, jak może się wydawać, tym bardziej, że ogromne środki przeznaczone przez Hiszpanię na wsparcie elektromobilności i niecierpliwość chińskiego koncernu Geely mogą sprawić, że elektryczne samochody ostatecznie zaczną produkować Hiszpanie, a nie Polacy w Jaworznie. I nie chcę być tu malkontentem, ale znając naszych rządzących, nie tylko tych obecnych, aż boję się, ale jednocześnie trzymam za nich kciuki, żeby im się udało i nie przekreślili kolejnej szansy. Mówiąc o innowacyjnych technologiach, muszę tu także wspomnieć koniecznie o mega inwestycji, której szacunkowa wartość miała wynosić od 15 do nawet 25 miliardów dolarów. Mam tu na myśli fabrykę Intela pod Wrocławiem, o której planach dość często wspominała poprzednia ekipa rządząca. W naszych rodzimych mediach już w lutym 2024 roku pojawiły się doniesienia, że zarząd Intela prawdopodobnie zrezygnował z jej realizacji w Polsce na rzecz Niemiec. Na całe szczęście okazuje się, że sytuacja ma się nieco inaczej, bo w rzeczywistości obecny rząd postanowił renegocjować warunki z gigantem i według oficjalnych informacji sprawić, by były one korzystniejsze. Czy im się uda, trudno powiedzieć, ale na obecną chwilę realizacja tej mega inwestycji w naszym kraju jest z pewnością bardziej realna niż ta wręcz skasowana w Izraelu. Miejmy więc nadzieję, że nasi rządzący staną na wysokości zadania i nie zaprzepaszczą budowy fabryki mającej dać kilka tysięcy miejsc pracy, tym bardziej, iż nawet w branży IT, w której ostatnimi czasy staliśmy się prawdziwymi wymiataczami, rosną długi firm informatycznych, a wraz z nimi wydłużają się listy zwalnianych specjalistów, którzy coraz częściej zmuszeni są iść na swoje. A na polskim rynku od grudnia mniej więcej widać zwiększone zainteresowanie pracodawców i agencji różnego rodzaju projektami rekrutacyjnymi. Projekty rekrutacyjne dotyczą głównie stanowisk technicznych. Doświadczeni programiści, doświadczeni DevOpsi, specjaliści od security czy SAP-a o ilość dostępnych ofert pracy nie muszą się martwić. Najtrudniej znaleźć pracę w tej chwili jest oczywiście osobom bez doświadczenia lub z minimalnym doświadczeniem i menadżerom wszelkiej maści. W ostatnim czasie polskie media, w tym Rzeczpospolita, zwracały uwagę, że w tym roku największe spadki liczby ofert pracy w porównaniu z ostatnim kwartałem 2023 odnotowano w sektorze określanym mianem tzw. zapleczy serwerowych, będących kluczowym składnikiem każdego systemu teleinformatycznego. Tu popyt na pracowników zmalał o 4,5 punktu procentowego. I dość dobitnie swoją opinię wyraził tu Janusz Filipiak,
prezes i właściciel Komarchu, stwierdzając, że pracownicy muszą zrozumieć, iż nie można dalej podnosić płac, bo budżet nie jest z gumy. Milioner tym samym postanowił więc zakomunikować to, co zapewne wielu szefów firm zlokalizowanych w Polsce ma na myśli. Koniec z podwyżkami. Podsumowując więc dzisiejszy materiał, zwykli pracownicy i właściciele mikrofirm, prowadzonych najczęściej jako działalności jednoosobowe, raczej nie mogą mówić o świetlanej przyszłości. Przynajmniej w kwestii wyższych zarobków. W chwili obecnej, to jest w czerwcu 2024 roku, w Polsce nie ma jednoznacznych oznak kryzysu gospodarczego, ale niektóre symptomy mogą na niego wskazywać, jeśli dalsza polityka naszych rządzących nie będzie nacechowana właściwymi, przemyślanymi decyzjami oraz nie zostaną szybko wprowadzone zmiany, które cofną złe decyzje Polskiego Ładu, to osobiście widzę to w nieco szarych, żeby nie powiedzieć czarnych barwach. A biorąc pod uwagę chociażby fakt, że inflacja pozostanie z nami w trendzie raczej wzrostowym i to przynajmniej do pierwszego kwartału 2025 roku, to choć brak jest jednoznacznych sygnałów kryzysu gospodarczego w Polsce, warto śledzić dalszy rozwój sytuacji i dostępne prognozy ekonomiczne oraz przyszłe decyzje naszego rządu i Rady Polityki Pieniężnej, a także zmiany na globalnym rynku mogące wpłynąć na dalszy kształt naszej gospodarki i miejmy nadzieję, że te przytoczone dziś przypadki znacząco nie wpłyną jednak na kondycję naszej gospodarki i nas samych, a inwestycje potoczą się właściwym torem. Tyle na dziś, dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste, to jak brud. Bednarski na kłopoty, ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zdrowie.